Nazywam się Danuta Stenka, przeczytałam książkę z cyklu Cuda Polski Jerzego Smoleńskiego pod tytułem Morze i pomorze. Dla mnie ta historia jest niezwykle ciekawa, ponieważ jestem Kaszubką. Doczytywałam się i doszukiwałam się, czy znajdę tam opowieść również o mojej miejscowości, czy choćby o moim jeziorze, po którym się chodziło zimą z tatą. Ludzie saniami przejeżdżali po zalodzonym jeziorze do kościoła z miejscowości po przeciwnej stronie. I pojawiło się jezioro Gowidlino, opływające dużą wyspę, na której spędziłam całe swoje dzieciństwo. Fantastycznie opisuje autor powstanie Gdyni. Od właściwie pustki, prawie że kompletnej pustki, od kilku chatek kaszubskich z sieciami wiszącymi, do jakichś dźwigów, które łapały wagon z węglem i przewracały go jak zabawkę, wsypując węgiel na statek. Teraz dopiero, wczytując się w ten tekst, uświadomiłam sobie, że rzeczywiście tak to było. To był tylko wąski pasek naszego kraju dochodzący do brzegu morza. Dla mnie jest to piękna przygoda. Jest to taki prezent opakowany w jakiś wyszukany papier i przepiękną wstęgą obwiązany. Mam tu na myśli kwestię języka, którym jest to podane.